Laureatem tegorocznej nagrody literackiej jest Janusz Krasiński. Ekscelencje, czcigodni duchowni, szanowni państwo, nagradzamy dziś Mietrzakowym Laurem postać języku. Wybitnego pisarza, a jednocześnie świadka historii jednego z najtrudniejszych okresów w dziejach naszego narodu. Laureat też należy wyłącznie do grona najtrudniejszych twórców literatury, dla których była ona zawsze miejscem dawania świadectwa, a nie terenem zabaw dla formalistycznych ekscesów. Janusz Krasiński urodził się 5 lipca 1928 roku w Warszawie. Jako młody chłopak wstępuje do szarych szeregów i bierze udział w powstaniu warszawskim. Udział niepokaźny, jak sam przyznał do lat, ograniczający się do zadań zwiadowczych i łącznościowych, ale jakże radykalnie wprowadzający do rozkoszy. Po upadku powstania trafia wraz z matką do obozu Auschwitz-Birkenau, a następnie Herzbek pod Norymbergu, wreszcie do Dachau. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów przebywa przez 2 lata w obozie przejściowym, co po powrocie do Polski stanie się dla władz komunistycznych pretekstem do absurdalnego oskarżenia o szpiegostwo. Wyrok 15 lat więzienia odbywa w najcięższych kazamatach stalinowskich, na warszawskim Bokotowie, we Wrągach i Grabiczu. Tam spotyka kwiat polskiej inteligencji, m.in. profesora Władysława Krakowskiego, Jana Radorzeckiego, księdza profesora Jana Stępnia, pułkownika Wacława Lipińskiego, mecenasa Władysława Siłę-Nowickiego czy legendarnego dowódcę dywizjonu 303 Stanisława Skarskiego. Więzienie staje się dla niego z jednej strony prawdziwym uniwersytetem, z drugiej zaś miejscem tragicznych przeżyć będących skutkiem obcowania z ludźmi, którzy bezpodstawnie wysyłali przez komunistyczne władze na śmierć. Więzienie się stanie dla niego później stałym punktem odniesienia nie tylko w pisarstwie, ale i w życiu. Pozwoli mu z innej perspektywy spoglądać na wszystkie pojawiające się w szarej codzienności problemy. Po wyjściu z więzienia w 1956 roku podejmuje wszechstronną działalność pisarską. Od poezji, beletrystyki, dramatu, po reportaż i publicystykę. Chce jak najszybciej podzielić się swoimi doświadczeniami z czasu wojny, z pobytu w obozach więzienia. Współpracuje z redakcjami najważniejszych czasopism Kultura. Pierwsza opublikowana jego powieść ukazuje się w Instytucie Wydawniczym Pax w 1958 roku. Haracz szarego dnia to przejmująca opowieść o młodych Polakach podejmujących podczas okupacji hitlerowskiej działalność konspiracyjną, która nie stroni od akcji inwersyjnej. Oszczędna w środkach wyrazu, surowa, a nawet rzeczywiście można beznamiętna forma narracji, jeszcze bardziej podejmuje wrażenie przeżywanego przez młodych bohaterów dramatu. Nie bez powodu krytyka napisze o nim, że jest pisarzem nieznanym, ale dojrzałym. Szybko też zdobędzie uznanie w środowisku literackim. Niestety wraz z załamaniem się na października młodemu pisarzowi wkrótce przyjdzie się przekonać, na czym polega rola pisarza w państwie totalitarnym, które nie znosi konkurencji w sprawowaniu nad obywatelami rządu dużo. Nieustanne boje z cenzurą, niechęć wydawców do podejmowania niewygodnych dla władzy tematów skutecznie przekonały naszego autora, że TLR to nie jest miejsce, w którym pisarzowi łatwo będzie dawać świadectwo prawdzie. Ale również rządzący tym krajem szybko pozbyli się słudzeń co do możliwości pozyskania młodego pisarza dla swoich celów, nie szczędzili mu różnego rodzaju przykład. Mimo to nasz laureat może dziś poszczycić się olbrzymim dorobkiem literackim, pośród którego jest kilkanaście powieści, zbiorów i opowiadań. Do najważniejszych należą Jak i Wielkie Słońce 1962, Wózek 1966, Skarga 1968, a przede wszystkim monumentalna tetralogia Na stracenie 1992, Twarzą do ściany 1996, Niemoc 1999 i Przed Agonią 2005. Podaję tylko daty pierwszy. Ponadto kilkanaście dramatów, słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. Przede wszystkim wystawiany na wielu scenach świata Czapa 1965 i Śniadaniu bez demony 1979. Ponadto kilkanaście scenariuszy filmowych i adaptacji teatralnych, zwłaszcza scenariusz do filmu
pozycję w niej jako osoba napisana w Słowie z Ernestem Brylem w 1974 roku oraz adaptacja teatralna powieści Jerzego Krzysztofa Opór w 1983. Do tego kilkadziesiąt reportaży zebranych w tomach Trzeci Horyzont i Przymiot dotąd nieznany oraz cała masa artykułów, recenzji publikowanych w prasie. Za swój dorobek nasz dzisiejszy laureat honorowany został wieloma nagrodami i odznaczeniami, spośród których wymienimy tylko Nagrodę Literackie imienia Władysława Reymonta w 1997 roku oraz Andrzeja Kijowskiego w 2000 roku. Nagrodę Pendru w 2003 roku. Nagrodę imienia Józefa Mackiewicza w 2006 roku. Nagrodę imienia Piotra Skórzyńskiego Opoka, nieulejmy w dążeniu do prawdy bieżącym roku. A także złoty medal zasłużony dla kultury polskiej Gloria Artis w 2006 roku. Nasz laureat pełnił także ważne funkcje w stowarzyszeniach twórczych. Między innymi w latach 1978-80 był wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, a w 2005 roku został wybrany prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2008 roku jest prezesem honorowym tego stowarzyszenia. Jest ponadto członkiem jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury kobiety. Dodać też należy, że nasz laureat jest stroną działalności publicznej. Jest członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Tak jak przed 5 laty był w Komitecie Poparcia jego brata Lecha. Szanowni Państwo, spoglądając na ten imponujący dorobek, trudno nie postawić sobie pytania, jak to się stało, że Janusz Krasiński wciąż pozostaje pisarzem mało znanym, zgoła nieobecny w świadomości szerszej publiczności czytelniczej. Dlaczego główny nurt krytyki literackiej w Polsce staje się nie dostrzegać tego pisarstwa zasługującego, jeśli już nie na hołdę, to przynajmniej na uwagę i szacunek? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać inspirowanym biografią autora cyklu powieściowym, który mógł ukazać się dopiero w wolnej Polsce. Na stracenie, twarzą do ściany, niemoc, przed nagonią, to swoista trylogia, której ramy czasowe rozpięte są między rokiem 1939 a 1984, czyli między wybuchem II wojny światowej a śmiercią wyniesionego niedawno na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszy. Autor zawarł w nim przenikliwy opis epoki PRL, sięgając do własnych doświadczeń, najpierw więźnia, a potem uczestnika i obserwatora życia wydarzonego w polskim środowisku literackim. Niezwykle realistyczny opis zbrodni stalinowskich nie spodobał się znacznej części krytyki, która zgodnie z filozofią III Rzeczpospolitej wolała raczej w tamtych czasach zapomnieć albo też sprowadzić relacje o nich do suchych faktów i liczb, które nie zawsze oddziałują na wyobraźnię. Rzadko budzą moralną wrażliwość. Hołdy składano natomiast dziełom, które sytuowały się raczej w nurcie nostalgicznej protezy, które pokazywały rzeczywistość PRL bardziej jako śmieszną, aniżeli przerażającą. Jednak tym, co musiało najbardziej zawodzić w powieściach Kaczyńskiego, był wyraźnie tam zarysowany kontrast między wymordowanymi przez stalinowskich oprawców przedwojennymi elitami narodu, a tą formacją, która do takiej roli w epoce PRL-u aspirowała. Obawy przed prozą naszego laureata biorą się zapewne stąd, że stanowić ona może, zwłaszcza dla młodego pokolenia, niezwykle sugestywne wyjaśnienie rozdźwięku, jaki do dziś istnieje między społeczeństwem polskim a jego elitami, które mają przecież swoje korzenie w poprzedniej epoce. Ten rozdźwięk widać było wyraźnie, najbardziej zaznaczył ostatnio w reakcjach na kwietniową katastrofę narodową, która dla jednych stała się impulsem na nowo odradzającym wspólnotę, a dla drugich przebudzeniem upiora polskiego patriotyzmu. Na zakończenie pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że literacka nagroda imienia Włodzimierza Pietrzaka, znana w roku jak Krasińskiego, chociaż w skromnym zakresie przyczyni